Dzień dobry, moi mili, witam was w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Moi drodzy, tym razem Nilfgaard na Hochstaplerze. Troszkę inny niż pod statusy, bardziej bym powiedział pod asymilację, blokady. Oczywiście Bratens, Artaud, no i te karty, które nam dają tutaj asymilację, są bardzo ważne w tym kontekście, nie? Żeby zrobić jak najwięcej punktów, ale mamy też blokady i do tego mistrza plag z magiem zabójcą. Ale zacznijmy od góry. Artaud, tak jak wspomniałem, to jest jedna z ważniejszych kart. Bratens również. Narada wojenna to oczywiście nam pozwoli wyciągnąć kartę z deku. Coup de Grâce bardzo fajnie działa z Cantarellą. Mamy oczywiście do tego magiczny wstrząs, czyli kolejna karta kontrolna w tym deku. Zdrada, dosyć ciekawa karta, może naprawdę nam duże punkty zrobić, bo raczej przeciwnicy się tego nie spodziewają. Test lojalności, to jest dosyć ciekawa karta, bo potrafiłem trafić drugiego Artauda z przeciwnika deku, potrafiłem trafić jakieś badziewie za 4-3 po, że tak powiem, 3 razy, więc to jest dosyć ciekawa karta, bym powiedział memiczna na dzień dzisiejszy. Fergus bardzo fajnie tutaj też działa z Coup de Grâce, to też, ale też mamy dodatkowe targety, które są potrzebne pod Artauda, nie? Oczywiście mistrz plag, mag zabójca, to jest dobre tempo, plus wyciągnięcie kart. Cesarska wieczka może się przydać do oczyszczenia i też jest asymilacja. Mamy jedną agentkę, jednego emisariusza, wiadomo, pod Bratensa. No i mamy łowców, którzy blokują, plus agentkę, która może dodatkowo jeszcze spotęgować nam asymilację. Z reguły R1, jak chcemy grać, to oczywiście mistrz plag, może być mistrzyni tortur jedna, żebyśmy oznaczyli już coś wstępnie, Cantarella, Coup de Grâce, i możemy też zagrać test radę lub test lojalności w R1. W większości przypadków chcemy zagrać oczywiście też mistrza kamuflażu, jak blokadę zagramy, który jest fajnym silnikiem, i też możemy spowodować to, że przeciwnik użyje removal. To też jest dosyć znaczące. No i prorok też utrudnia grę, nie? Kolejna karta, która może zablokować ważną jednostkę przeciwnikowi. Jeżeli chodzi ogólnie, staramy się grać długie rundy R3. Takie odnoszę wrażenie, że lepiej się ta talia sprawdza. Chociaż jak mamy Artauda pod jakąś dobrą, mocną, złotą kartę, to może faktycznie czasami można pograć krótką R3 z Bratensem na przykład, nie? No ale to oczywiście wszystko zależy od tego, na co gramy i no, jakie karty mamy pod Artauda oznaczone, prawda? To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o deck, omówienie deku. Zapraszam was na dwa pojedynki. Aha, i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i mamy Skellige, Szturm. Coś nowego, czy coś starego? Oto pytanie. No dobra. Jesteśmy na Redcoinie, jak widać. Czyli mamy dwie karty do wymiany. Jeden. No to będzie pas po trzech kartach, coś czuję. Co nie jest dobrą informacją, mam za mocną rękę. Pytanie, jak do tego podejść, bo najgorsze jest to, żeby nie dać mu, jak zagra statek, to nie dać mu tutaj Oneiro, czyli to jest jakaś wersja inna, insza. A to ciekawe. Ciekawe, co też wpadło we wnyki. No dobra, blok poszedł. Jak zagra drugi statek, to też zablokuje. Inaczej cię nie
Jak zagra tu jakąś wysokoprowizyjną kartę, czy punktową, to po prostu zdradę zagramy. Nie będzie wyjścia. Nie chciałem zagrywać tej ósemki, bo bałem się, że trafię na którąś z kart, które są dosyć istotne. W sumie mogę tego z tyłu uderzyć, a tego zostawić. No ale i tak zbijam w razie czego. No dobra. I co teraz zrobi? Abordaż zagra, ok, żeby się wyzbyć kolejnego korsarza i skrócić deck. Bardzo mi brakuje Cantarelli w tym momencie. To nie jest wersja Necker, to wiemy. No tego 3 razy traf. Proszę. To wywalił. Okej. No muszę spasować. Szkoda, że nie mam tych mistrza plag. Byłoby dosyć ciekawe. Fergus, okej. Okay. Oj, 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 oj. Oj, 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 i nadal nie mam Cantarelli. Teoretycznie po tamtym zagraniu mogłem oczyścić i próbować jeszcze wyciągać. Ale jeszcze jest jeden korsarz. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Którzy są bardzo uparci. Szkoda, że w tego nie trafiło, to wtedy bym zagrał zdradę w to. No ale i tak odpali się teraz. No gra dalej, dobra. Czyli mamy grę dalej. Jest blit po stronie przeciwnika. No i co dalej? Gorsze jest to, że wybliduje mi prawie wszystko, co mam. A się zdziwił. Już piszę na Reddicie, żeby ten nerfić magiczny wstrząs. Zawodnik się zawiesił. Korsarz zagrany. Wyskakuj ze wszystkiego. Dziś życzę sobie wymyślić jakieś nowe prawo. No ta karta jest słaba w mojej ocenie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dla mnie osobiście ta karta jest cienka. No przewaga na morzu.
No, unitowo gram, dlatego żeby całe value, które może na mnie przejść, pójdzie przeciwko niemu. No tak, zapomniałem. Aparat Pret. Do przodu czy do tyłu? Jest lider. No patrzcie. A to ciekawostka. Plan był taki, żeby... I co, jeszcze lider pójdzie. Kurde, ale idzie. Strasznie to jest to, co on robi. Jego talia wydaje mi się, że jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o długą rundę. On próbuje tak jakby... On myśli, że ja gram cały czas... Cały czas gram... scenariusz. Wszyscy, na których trafiam. O, szkoda, że 3 razy tu nie trafił. Liczę na to, że to zaamortyzuje. Ja sobie zagram kołpa w to i tyle. Albo kołpa w to, zobaczymy jeszcze. Ale rozgrywka dosyć ciekawa. No jestem ciekaw, czy mnie wybiduje tak, żebym nie był w stanie już grać. Kompas. No dobra. Szkoda, że nie mam kantareli, bo by ciekawiej, jakbym mu wszystko zabrał. Teraz. Kantarela by zrobiła robotę. Uj, uj, uj. O, i wytankowane. Statki nilfgaardzkie na czele. No Blit taki bym powiedział, no nie najgorszy w jego wykonaniu, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś to super Blit, no. Masz serce, Ancrate. Zostawiłem, bo liczę na to, że będę miał co zaznaczyć. Ale czy się uda, to zobaczymy. Nie chciałem trafić kantareli, która jest bezużyteczna w tym momencie. Tu może być fokusja, dlatego czekam. Zagrana z kompasu chociażby. Modron Freją. A co on wskrzesił ósemkę?
Statku, statek może, ale to statek jest sens, by już na taką krótką rundę dawać? Okej. Holger, czarna ręka, znów na swoje draka rewerbuje. Co ty na to? Dziękuję za followa, Yojin. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale dziękuję. No dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrej sytuacji mimo wszystko. Coup de Grasse będzie na końcu zagrany razem, znaczy bez lidera. Lider będzie zagrany razem z Artaudem, dlatego że boję się Kambi. Aczkolwiek wydaje mi się, że Artaud na tyle dobry jest, że nie powinien tutaj zagrażać. No dobra. A, na top decku mieliśmy właśnie mistrz kamuflażu, czyli dobrze, że mulliganu jednego nie zrobiliśmy. Pytanie, co było na drugim? Zaraz zobaczymy. A czekam z tym liderem, ponieważ jak będę miał rządzę krwi 2, no to zrobię... to nie ma sensu, to mogę i tak zagrać w to. To nie ma najmniejszego znaczenia. Ale czekam też inaczej z fokusją, bo ja czuję, że ta fokusja zostanie zagrana. Nie fokusja, tylko fokusja, dobrze mówię, fokusja, ona wskrzesza. Z kompasu, nie? Ja to dobrze czuję. Doktor Etkel. O kurde. No to tego się nie spodziewałem, szczerze. Ale czy to ma jakikolwiek sens, to zagranie? Wyskakuj ze wszystkiego! Jedynka była. No dobra, masz 12 punktów, żeby chociaż zremisować. Nie, rozgrywka ciekawa przeciwko szturmowi, to trzeba przyznać. Morgvark. No chyba wygrałem. 4 punktami. Pięknie. Zwycięstwo. Pierwsze. No to lecimy z kolejną partią. No i tym razem mamy zniewolenie. Pytanie ile? To już różne widziałem. Piątki, szóstki, siódemki, a nawet ósemki zniewolenie. Szósteczka, czyli pewnie klasyczka, zobaczymy. Ciekawe czy z Helgą, czy bez. Za mocna ręka, jak zawsze. On już nie będzie tego potrzebował. I znowu Blue Coin. Strasznie dużo razy na Blue Coin. Ta talia jest typowo redcoinowa, mam wrażenie, a znowu trafiam Blue Coin. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że gość za chwilę zagra... Gość za chwilę zagra drugi raz Cantarelle i wyciągnie mi Bratensa, którego poszukuje. Niesamowite. Rzucanie YOLO w Cantarelle i kolejny gold będzie. Obyś kurwa zgnił. Okej, dobra. Pomógł mi w mulliganie.
Nie chwała mu za to. Co tu się właśnie odwaliło? Obserwuj, jak robi to mistrz. Imponujące. A jak bije igłę o tutaj? Widziałem, jak trzecia część nieba płonie! No dobra. Przepraszam, zamuliłem. Czwarty gość. Zagraliśmy, bo chcę wygrać numer jeden, ale jeszcze jedno zagranie mam tak naprawdę. Musi dograć coś jeszcze, ale będzie musiał odpalić jedną naradę wojenną lub lidera. Wziął remis! Trochę zepsułem obroże, ale nie miałem za bardzo targetu pod to. Ale jak widać musiałby odpalić naradę wojenną. A to ciekawostka. I co, i nie dobiorę wszystkiego? Toż to jest po prostu niesamowite. Przegram mecz przez brak doboru. Mimo, że mam podwójnego Last Seiya. Bo nic mi to nie da, niestety. O, i teraz padnie. To jest nasza nie, myślałem. Szansa. Czy lubię się znęcać? Może troszeczkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niesamowite. Fantastyczne zagranie. Ale myślałem, a nie, nie ma drugiego przecież. Nie ma drugiego przecież.
z lotu ptaków. Siema, siema, ale czasami kukuryk, zobaczysz u mnie inne gry. Ostatnio menadżera F1, wczoraj streamowałem ACC, ostatnio grywam też. Różne gierki. Do TFT nastrajam się powoli, żeby próbować wejść na wyższy level. Ostatnio dwa sety wbijam pod szmaragd i nie gram więcej. O, jak mi przykro. Ale zagranie profesjonalne. Myślałem, że będzie bardziej ciekawsza ta rozgrywka. Nie mam Coupe de Grasse, to by fajnie wyszło. Zrekompensowało mi by niedobór karty. Ma jeszcze lidera, ja mam jeszcze lidera. Czekam z Fergusem, żeby jak najwięcej statusów zrobić. No i z magicznym wstrząsem też czekamy, nie? No spodziewałem się, że to zabierze. No to chyba tą kantarelę załatwi. A nie. Sprytne zagranie. Nie jest powiedziane, że... Ja pierniczę, ale mnie porobił. Ciekawie. Probladder, a co to może być innego? Fergus w Pratensa. Będzie możliwość. A nie, bo ja go nie oznaczyłem, on nie jest oznaczony. No ale Artauda nie mogę zagrać. No dobra, rozumiem o co chodzi. Państwo nie lubią intruzów. Rozumiem o co chodzi, dobra. No to przegraliśmy chyba. Czy tu jeszcze punkt jest 31, to no... Aha, bo miał dwa Coupe de Grasse przecież. O Jezus, to czemu on w to nie uderzył? Przecież ta punktów nawet nie robiła ona. Co za gość, dał mi dodatkowy punkt. On Artauda przecież nie może stworzyć. A Bratens został oznaczony przez niego, a nie przeze mnie. Więc powinienem Fergusa najpierw zagrać. Kurczę. Dziś życzę sobie wymyślić jakieś nowe prawo. Ewolucja jest kwestią czasu. Oszywa Cyrilla MVP. Zwycięstwo w męczarniach, ale zmisowałem tutaj dosyć sporo. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Widzimy się w następnym.